Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie i witam Was w przeglądzie Pepko. Tak więc usiądźcie sobie wygodnie, weźcie kawkę albo herbatkę i miłego oglądania. A przegląd zacznę od przypomnienia, że są w sprzedaży takie piękne pudełka, do których możemy sobie włożyć na przykład herbatę. Są również dostępne za 3 dyszki takie drewniane. Tutaj się wkłada talerze, tak więc naczynia, które umyjemy, możemy powkładać do takich właśnie drewnianych szczebelków. Patrzę teraz, co tutaj w tym Pepko jest nowego, ale ten zestaw kieliszków już był na kanale za 3 dyszki. Tu Wam powiem, że naprawdę 15 zł kupiłam ostatnio, jak właśnie weszły te tarki i polecam Wam z całego serducha. One są tak poręczne, tak świetne, że naprawdę starą z Ikei wywaliłam i mam tą z Pepko. Oczywiście są jeszcze dostępne te dziwne deski i wspaniała donica za 25 zł, którą osobiście kupiłam. To jest ten efekt popękania. Bardzo ona jest ładna, tak więc naprawdę, jeżeli ktoś szuka coś fajnego, to one wyglądają cudnie. Tutaj jeszcze zerknę na lampy, czy coś nowego się pokazało. Ta lampka chyba nie była pokazana. 3 dyszki, zobaczcie, jaka fajna. Ostatnio pokazywałam taką kulę dużą, a tutaj była właśnie taka mniejsza. 5 dyszek szklana, taka z podstawą. Tu jeszcze są te z tymi szkłami, ale one już są na kanale, tak więc jeżeli ktoś jest nowy, to zapraszam na mój kanał i sobie poszukajcie filmików. Jest tego bardzo dużo z Pepko i na pewno zobaczycie. No i oczywiście kanał bez przegląd, bez kubeczków, nie przegląd. Zobaczmy, czy coś tu jest ciekawego. Ale tutaj większość rzeczy było, tak więc idę dalej. Idziemy teraz na dział z wielkanocnymi dekoracjami. Podobają mi się te, słuchajcie, takie szmaciane zajączki. Ładnie wyglądają, nie? No, już były pokazane na kanale, ale jak sobie siedzą, to jak ktoś nowy, to pokażę. 25 zł za takie zajączki. I mamy z różową, czarną bluzką, a sukienka różowa i biała. Tutaj mamy te zajączki za 12 zł, takie jakby były mchem. Poprzyklejane takie. Z tego się sypie, to już tak mi tutaj dziewczyny pisały i oczywiście zgadzam się z tym, więc no, one ładnie wyglądają, ale będziemy mieli dookoła zielono. No, tak więc pamiętajcie, nie zapominajcie o tym, by lajkować, subskrybować i komentować mój kanał. Będzie mi bardzo, bardzo miło. I co tu dalej mamy w tym przeglądzie? Fajne są te jajeczka i powiem Wam, że kupiłam sobie te za 5 i naprawdę te fioletowe oczywiście, bo one mnie urzekły w tym roku, świetnie wyglądają. Tylko wiecie co, kupiłam sobie ten miks, co w środku są różowe, zielone i fioletowe, tam są jeszcze kremowe. Naprawdę mega, mega to wygląda. Ok, w tym Pepko jeszcze są donice poukładane, tak wszystkie w jednej kupie, tak więc możemy mieć podgląd do tego, co jest. Ta mi się osobiście bardzo podoba, kosztuje tylko 15 zł, ale jest bardzo ładna. Czy coś tu mamy nowego? Tak, na drugim takim boku mamy, zobaczcie, to pokazywałam, ale mi się to bardzo podoba, taki pojemnik na patyczki czy na waciki, naprawdę bardzo ładnie wykonany. A tylko za dyszkę. No i oczywiście muszę jeszcze pomacać sobie te donice, bo one są przepiękne. I co mi się podoba, że patrzcie, taki błękit jest od dołu. Bardzo ładna. Oczywiście efekt popękania za 17 zł. A tu mamy taką 25 zł. I ona ma takie jakby ciapki. Super to wygląda, tylko ja zawsze boję się tych sznurków. Bo ja nie wiem, czy te supły są dobrze zawiązane. Wiecie, ja się boję, że jak ja podniosę, to mi to zjedzie na dół i ja mówię, nie, nie ryzykuję. Tak więc bierzemy jeszcze raz w łapkę. No. Przypominam właśnie, że są w sprzedaży takie fajne bukiety. Za 35 zł mamy taki ładny. W Home Menu też są tulipany za 3, nie, tam jest też taka fajna wiązanka za 35 zł.
które pokazywałam ostatnio w moim przeglądzie z Home Menu, to są też bardzo ładne. I osobiście te tutaj za 15 zł mi się też bardzo podobają, właśnie w tym białym papierze. A teraz, kochani, niestety w Pepco to wszystko, więc zabieram Was do Action. Zobaczcie, jakie fajne torby się pokazały i takie zawieszki do torby. Mamy je za trójeczkę i są też kłódki, słuchajcie, 13 zł z szyfrem. Mega fajna sprawa, jeżeli ktoś nie ma tego szyfru przy torbie, to może sobie dokupić. I torby 180 zł, ale ta czerwona to w ogóle ma przepiękny kolor, naprawdę. Od razu mi się rzuciła w oko i mówię, oho, nowe, piękne. No zobaczcie, jaki fajny kolor. Dobra, idziemy dalej. Co tu jest? Deska do prasowania i suszarka na pranie. Mamy tu jeszcze te, zobaczcie, ile drewnianych w ogóle gadżetów do domu takich się pokazało. No i te mi się podobają mega, pojemniki na kawę i herbatę. Zobaczcie, 50 zł. Bardzo fajne. 12 zł na przyprawy. Tu mamy taką deskę z przykryciem, ale ten pojemnik na przybory kuchenne, no coś pięknego. Bardzo ładne i 12 zł. Action jednak ma fajne te ceny, powiem Wam szczerze. Tu mamy taki pojemniczek za dwie dyszki. Deski. Tutaj taka na makaron deska. Trzy dyszki moja babcia świętej pamięci miała. Jejku, jak mi się przypomina, jak ona robiła swój makaron. No, naprawdę to były czasy. Okej, wróćmy do przeglądu. 12 zł. Action też ma te pojemniczki. Zobaczcie, z tą bambusową przykrywką. Tylko tutaj nie ma szkła, tak jak były w Pepco. A to jest plastik. 45 zł pokazały się bardzo ładne mopy. Powiem Wam, że ja takiego mopa mam i jestem z niego mega zadowolona, bo te obrotowe mi się zawsze wszystkie po gdzieś... Nie wiem, albo ja źle naciskam, albo jestem, mam za ciężką nogę. Ja uwielbiam te mopy właśnie takie klasyczne. Zobaczcie, jaki fajny bajer. 30 zł. Butelka z kranikiem na przykład na lemoniadę. Za niedługo idzie ten okres, wiecie, letni, balkon, taras bądź ogród i naprawdę fajnie można sobie większą ilość, bo tam były 3 litry, przyrządzić takiego fajnego napoju i popijać. Dobra, patrzcie. Fajne kubeczki, dwa tylko zostały za 7 i 3, przepraszam, ale bardzo mi się one podobały. Tutaj mamy jeszcze te figurki z tymi właśnie krasnalami z Action. Ale co tutaj też mnie urzekło, to te wiaderka z tymi kotami za 3 dyszki. Bardzo ładne. Tak więc dużo dekoracji do ogrodu i te jabłka. 17 zł, ale one są takie gigantyczne, powiem Wam szczerze. Ja kupiłam ostatnio za 4, jak w poprzednim filmiku właśnie z Action zobaczycie, to takie malutkie pokazywałam te jabłuszka, a teraz wystawili takie wielkie, że naprawdę nie wyciągałam, bo mówię, nie, one są śliskie, jeszcze mi spadną. Ale patrzcie, jaka piękna, za 17 zł świeca, przepiękne mają te oprawy, no naprawdę aż kuszą, by gdzieś kupić i postawić. 17 zł, większe za 38, bardzo, bardzo ładne. A tu taka za 19, za 20 w sumie złotych. Świeca przykryta takim szklanym kloszem i też ma swój urok. Te takie szklaneczki, do nich możemy włożyć wkłady i też będzie bardzo ładnie świecić. Za 13 zł mamy tutaj taki kolor w takim bardzo miedziany, taki złoty, super. No, też są bardzo ładne. Tu mamy takie już, wiecie, Exclusive, 15 zł, różowe bądź kremowe z takim fajnym dzyndzelkiem, patrzcie, no. O, i tu są te jabłuszka malutkie, o których Wam pokazywałam, to mówię, nie, pokażę w tym filmiku również. Mamy różne kolory, one bardzo fajnie błyszczą i są przepiękne. Co tu jeszcze jest za kolor? O, ten właśnie kolor sobie ja kupiłam, taki, jest taki perłowy, no. Podoba mi się jeszcze też ten czarny, ale te, nie no, wszystkie chyba kolory są ładne, zobaczcie, który Wam się podoba. O, możecie napisać mi w komentarzu, jestem ciekawa, ja postaram się powyciągać Wam kolory
Jakie tam jeszcze widzę, a nie pokazywałam. Tu jest też ładny ten zielony. Nie ma takiego typowo czarnego, tylko on jest taki grafitowy. Ale czekajcie, czekajcie. Bordo, dobra. Tam nie ma nic nowego? Nie. No to tylko to, co widzieliście. Ale bardzo dużo rzeczy pokazało się na przykład do takich jak, patrzcie, stoliki, jakieś szafeczki, jakieś komplety. W ogóle też pokazywałam w filmikach te komplety takie ogrodowe. Tutaj mamy za 90 zł, zobaczcie, komplet dwóch stolików czarnych. Tu za 90 zł taka półeczka, stolik podwójny, no super. Na gazety pod spodem tutaj widzę za 60 zł, to są takie metalowe. Tu mamy za 90 taki mega fajny stolik. To naprawdę mi się bardzo podoba. O, tam był taki fajny wieszak z półeczką u góry, no, no, no. No i tutaj właśnie mamy ten komplet, tylko przy tych stolikach to ja bym się bała tych kantów, bo mam takiego jednego mojego małego brzdąca, ten starszy to już by uważał. Ale ten mały bałabym się, że gdzieś się uderzy, a te kanty to już no nie bardzo. Więc takie okrągłe jak najbardziej ja na razie wybieram. Dobra, za 85 zł tamten był i tu mamy pufki. Zobaczcie, jaka ładna ta drewniana pufka, ławka bambusowa. 130 zł, a te obok za 70. Też ładne, no. No i coś, co Wam polecam. Ja już to jakiś czas temu pokazywałam, ale wracam do tego. 14 zł te pojemniczki, one są prześwietne. Możecie naprawdę nie tylko owsiankę, ale jakikolwiek swój, czy owoce, czy coś przechowywać i to naprawdę jest mega wygodne i trzyma ciepło. Co tu jeszcze jest? To są plastikowe jakieś, widzę, miseczki, talerzyki. O, są jeszcze te podkładki takie. Ciekawe nawet, no 9 zł, zobaczcie, jakie fajne frędzle. Ta z tymi muszelkami jeszcze jest też dostępna, bardzo ładna, ona jest bodajże za 13 zł. Nie, 16. Ale fajnie to wygląda, popatrzcie, jak to tak wygląda w całości. No i co? I to by było na tyle dzisiejszego przeglądu, kochani. Ja Was zostawiam z najlepszym foto odcinka. Życzę Wam miłego dnia. Ja jutro już myślę, że no, moje dziecko nie będzie aż tak bardzo cierpiało z powodu tej jelitówki, więc jutro uciekam na salony do Pepko jakiegoś innego, bo tu w tych Pepkach u mnie jakaś taka lipa. Nic nie ma nowego, wchodzę, patrzę i jestem zła, bo nie mam co Wam pokazać. No, musiałabym jechać, nie wiem, chyba do Tarnowa albo do jakiegoś takiego dużego miasta, żeby były same nowości. Dobrze, ale ja się postaram coś jutro wynaleźć dla Was. Kochani, wracam z głosem. Dziękuję Wam za te komentarze. Jesteście cudowne. Mua, buziaczki dla Was. Naprawdę ściskam Was bardzo mocno. Tak więc teraz się nagadałam do zrobienia ciepłej herbatki, żeby jeszcze wykurować do końca to gardełko. Buziaczki dla Was, tak więc dziękuję, że jesteście. Miłego oglądania moich odcinków. Nie zapominajcie o lajkowaniu, subskrybowaniu i komentowaniu mojego kanału, bo ja uwielbiam Wasze komentarze. Tak więc pamiętajcie, bo na 10 tysięcy to robię fajne rozdanie i ja już tu zbieram rzeczy, tak więc nie będziecie żałowały, a na pewno będziecie zadowolone. No, tak więc buźka jeszcze raz i do usłyszenia. Pa!